Kronika Konika. Między zmysłowością a niewinnością. O malarstwie pastelowym Natalii Picolet. W potocznym mniemaniu malarstwo olejne jest tradycyjną techniką artystyczną, a przez to również najbardziej szlachetną. Niestety również najtrudniejszą do opanowania. Z tego też powodu w potocznej opinii wielu artystów porzuciło skomplikowane i wymagające malarstwo olejne, decydując się na mniej złożone techniki plastyczne, jak choćby rysunek ołówkiem, gwasz, akwarele, temperę czy akryl, mając jednak świadomość tego, że te zastępcze techniki nie dają możliwości pełnego wyrażania się w sztuce. Jednak ta potoczna opinia ma niewiele wspólnego z prawdą. W sztukach plastycznych istnieje z powodzeniem samodzielny rysunek ołówkiem i wcale nie musi być on wstępem do malarstwa olejnego, tak jak akwarela nie musi być wyłącznie szkicem do obrazu olejnego. Podobnie jest z pastelem. Na pierwszy rzut oka malarstwo pastelowe jest infantylne, bo przypomina kredki, a kredkami malują przecież dzieci, a to nie przystoi prawdziwemu artyście. Jednak kiedy spojrzymy na historię sztuki, to dostrzeżemy, że pastele upodobali sobie tacy wielcy artyści jak Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski czy Witkacy. Wszystkich ich łączyło silne przekonanie, że efekty uzyskane pastelami nie można zastąpić żadną inną techniką malarską. Są po prostu niepowtarzalne. Tego rodzaju przekonanie zdaje się też podzielać współczesna artystka francuska Natalie Picolet, która świadomie zdecydowała się uprawiać w sztuce portret, sięgając wyłącznie po pastel. Pastel jest w pewnym sensie paradoksalną techniką plastyczną, bo obraz wykonany w tej technice zbliżony jest do tego, co zwiemy rysunkiem, jednak posiada on właściwości stricte malarskie i trudno go jednoznacznie zaliczyć do technik rysunkowych. Tę technikę wyróżnia niebywała świetlistość kolorystyczna, subtelna i miękka, która idealnie nadaje się do ukazania dekoratywności w postaci przepięknego tła. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem na wystawie pracę Natalie Picolet, to w pierwszej kolejności właśnie dekoratywnie użyte tło zwróciło moją uwagę. Artystka, malując wyłącznie portrety kobiet, umieszcza je w przepięknej dekoracji. Tak jakby chciała powiedzieć, że każdy rodzaj piękna wymaga odpowiedniej oprawy. Natalie Picolet z wirtuozerią łączy zarówno technikę rysunku, jak i malarstwa, bo perfekcyjnie operuje zarówno kreską, jak również płaszczyznami kolorów, mistrzowsko dozuje siłę nacisku sztyftu pastelowego, wiedząc, że od tego zależy świetlistość pozostawionej kreski, a w konsekwencji ostateczna impresja obrazu. Patrząc na jej pracę, jesteśmy przekonani, że artystka maluje z niebywałą lekkością, stwarzając subtelne portrety. Jednak, jak wiem z doświadczenia, nie są to rzeczy proste. Za każdą postawioną kreską czy nałożonym kolorem stoją mozolne lata ciężkiej pracy, prób i błędów, godzin spędzonych wyłącznie na myśleniu o odpowiedniej kompozycji obrazu czy doborze technik. Kiedy tak stałem i patrzyłem na przepiękne portrety kobiet autorstwa Natalie Picolet, to myślałem również o tych, którzy są przekonani, że technika pastelu przypomina zwykłe kolorowanie kredkami, a przez to jest infantylna, bo kojarzy się z okresem dzieciństwa. Jednak w tym porównaniu jest trochę prawdy. I nie chodzi oczywiście o to, że pastel to infantylny rodzaj sztuki, ale raczej o to, że ma on wiele wspólnego z tym niepowtarzalnym odczuciem, które w dzieciństwie towarzyszyło nam wszystkim. Kiedy sięgaliśmy po kredki, to nastawał dla nas czas wielkich wypraw do krain baśni i marzeń. I tak patrząc na zmysłowe portrety kobiet autorstwa Natalie Picolet, też wyruszam w krainę baśni i marzeń. Artystka zwykłymi pastelami potrafi wyczarować coś niebywałego, baśniowego, zaczarowanego, magicznego i tajemniczego. Prace Natalie Picolet tworzone pastelami mają niepowtarzalny i romantyczny charakter. Nie mogłem od jej portretów oderwać wzroku. Czasem pastel nazywa się kobiecą techniką. W tym określeniu jest wiele prawdy, bo nie dość, że artystka używa pasteli z lekkością, subtelnością, to przedstawia z ogromną zwiewnością i powabem portrety kobiet.
W jej dłoniach pastel daje świetliste obrazy. Mamy wrażenie, że bije od nich tajemnicze piękno. Artystka w swej pracy jest wyjątkowo konsekwentna, bo tematem jej obrazów, z małymi wyjątkami, są wyłącznie portrety kobiet. Portretuje je najczęściej korzystając z żywego modela, a nie z fotografii. Nathalie Picolet nie korzysta z fotografii, bo jak sama przyznaje, fotografia gubi gdzieś intymność, głębię. Ukazuje wyłącznie tę chwilę, kiedy naciśnięto spust migawki. Artystka stara się wybierać do swych portretów kobiety, które pozują po raz pierwszy i nie są zawodowymi modelkami przyzwyczajonymi do fleszy aparatów fotograficznych. Główną bohaterką jej obrazów jest oczywiście kobieta, ale także otaczające je światło, które daje refleksy świetlne na aksamitnej skórze kobiet, dotyka wnętrza, przenika tkaniny, tworząc nastrój i wrażenie intymności. Przyznam się, że patrząc na obrazy Nathalie Picolet, mam wrażenie, że artystka dzieli się z nami czymś deficytowym, swoistym luksusem. Bo z jej obrazów emanuje ogromna elegancja, połączona ze spokojem i wewnętrzną pogodą ducha. Prezentowane na obrazach kobiety promieniują naturalną zmysłowością, nie tą wystudiowaną i teatralną. Emanują też erotyzmem, ale bez cienia wulgarności, bo nie są bezwstydne i prymitywne, lecz kobieco piękne i delikatne.